Selekcjoner ma odzyskać zaufanie kibiców i ewidentnie, mimo awansu na Mistrzostwa Świata, mimo utrzymania w Lidze Narodów, mimo wyjścia z grupy, to zaufanie kibiców, a także i sponsorów, bo sponsorzy też są kibicami, jest dzisiaj dużo mniejsze niż było. A ostatecznie piłka nożna czy reprezentacja Polski ma co dawać? Ma dawać dobre emocje i tego po prostu nie zrealizowała. To jest cel jakby w pewnym sensie nadrzędny temu wszystkiemu. I tu pięknie to jest pokazane, że masz te na papierze wszystkie cele zrealizowane. A tak naprawdę główny cel, czyli budowa dobrych emocji u zwykłych Polaków, którzy interesują się tylko kadrą, a nie oglądają na przykład Górnika Łęczna, nie został zrealizowany.